Witam Państwa. Ja nazywam się Maciej Grela i jestem pracownikiem Xatela trzeciej linii. I też ja chciałem właśnie w temacie trochę ofensywnego bezpieczeństwa przedstawić taką prezentację po nitce do kłębka, jak eskalujemy sobie, jak dochodzimy jakby do tego świętego grala podczas różnych testów i penetracyjnych i tak dalej, i różne takie ciekawe przypadki. Taki background trochę, no to właśnie mam, to jest z naszej strony internetowej zrzut, mamy poważne cyber, dużo różnych usług, robimy też to doradztwo, czyli tutaj się właśnie testy penetracyjne zawierają, które no, polegają na tym, że wczuwamy się w rolę atakującego, ja też to będę robił podczas tej prezentacji, próbujemy zhakować, czy tam włamać się do jakiejś aplikacji, jakiegoś systemu i wyciągnąć najwięcej jak się da. W tym momencie wchodzi nasz klient na arenę. Jest to duża polska firma, ja to będę opowiadał wszystko, co mówię, są jakby przykłady z życia wzięte, tutaj nie ma żadnej ściemy, będą screenshoty, które są trochę zamazane, bo jestem zwolennikiem takiego podejścia, żeby rozwiązać problem, a nie szukać winnych. A jest to jakby duża firma, która ma dojrzały dział IT, jakby te wszystkie procesy wydawałoby się, że powinny działać, związane z bezpieczeństwem. No i firma zamawia sobie system dostarczany przez podwykonawcę, który to ma ten system zaprojektować i my jako Xatel dostajemy cel, żeby tą aplikację webową, nie tylko oczywiście, bo tam było więcej rzeczy, ale taka aplikacja webowa sporych rozmiarów, kilkadziesiąt modułów, żeby tą aplikację, że tak powiem, przedzwonić. Tak. Zaczynamy skromnie w tym zakresie, mamy tylko adres URL i dostęp do konta testowego. Ja tu będę rysował taki schemacik po kolei, wszystkie kroki jak wyglądają. To jest takie konto, które miałby na przykład pracownik firmy, to jest aplikacja stosowana wewnętrznie jakby w korporacji. No wśród tych wszystkich jakby modułów, które tam są, jest ich kilkadziesiąt, znajdujemy moduł pomocy, który okazuje się potem bardzo dla nas pomocny. W tym module mamy taką opcję, że użytkownik może sobie ściągnąć instrukcję. To jest bardzo częste, mamy linka, użytkownik sobie klika na taki link, o właśnie wyglądający dokładnie tak, ten napis tu się będzie bardzo często pojawiał. Proszę zauważyć dwa parametry, file name i file path, i dostaje instrukcję. Pojawia się okienko do ściągnięcia, można sobie zapisać takiego PDF-a i go poczytać. No więc w tym momencie już się czegoś ciekawego dowiadujemy, ponieważ jak ja tu cofnę, widać tą ścieżkę charakterystyczną USR Local, to już wskazuje nam, że jest to Linux, co się pokaże, potem okaże dla nas bardzo przydatne. Znaczy, że jest to Unix jakiś, ale no domyślamy się, że jest to pewnie Linux. Więc tutaj będę wypisywał, tutaj oczywiście niewiele widać niestety, jak to zwykle na prezentacji. Tu jest taka lista tych rzeczy, które mamy i tu będą się pojawiały nowe rzeczy, które się dowiadujemy, nowy dostęp, jaki uzyskujemy i tak dalej, aż do samego końca. Taki rysunek, czyli wiemy, że mamy aplikację, palcem będę pokazywał, tu nic nie widać. Mamy aplikację webową, to jest nasz cel, ponieważ wiemy, że jest to Linux, no to jest ta powłoka root, której chcemy dojść, dotarliśmy do naszej pomocy. Tutaj no, już parę osób widzę się uśmiecha i wie, o co tu chodzi na tym etapie, dlatego że taki mechanizm, jak mamy, czyli mamy te dwa parametry, zwykle prowadzi do, może wystąpić taka podatność jak local file inclusion, czyli będziemy mogli odczytać nie tylko tą instrukcję, która jest przeznaczona dla usera, ale też dużo więcej z tej aplikacji, no więc sobie taką prostą rzecz robimy, dlatego że to, co podejrzewamy, dzieje się w serwerze, to, że on bierze ten argument, znaczy ten parametr file path, czyli slash etc na przykład u nas, dokleja do niego argument file name, otwiera ten plik i nam go daje, no nie? Czyli powinniśmy, tak sądzę, dostać ten plik etc.passwd, który zawiera informacje o użytkownikach właśnie w Linuxie. No i to tak, powinien nam dać dostęp do pliku etc.passwd. Niestety nie. No i zaczynamy się zastanawiać, o co tu chodzi. Zaczynamy kombinować, czyli jakby próbujemy różnych, znaczy tak, po paru próbach, na przykład dopisaniu tutaj kropki, czyli dopisujemy sobie etc/.slash, to da, przepraszam, w poprzednim przypadku, gdzie jest ta instrukcja, to wiemy, że to dalej działa, czyli to na pewno jest ścieżka, no ale próba wyjścia wyżej na przykład skutkuje wyjątkiem, więc no trochę jesteśmy przy ścianie, bo podejrzewamy, że jest jakiś albo blacklistowanie, albo coś sprawdza jakby poprawność tego parametru. No ale nie poddajemy się na razie, bo jest moment po chwili jakby olśnienia, że skoro
deweloper zabezpieczył ten parametr file path, nie jesteśmy w stanie nic ciekawego z nim zrobić, no ale możemy sobie zmanipulować tym drugim parametrem file name, prawda? No bo jeżeli on połączy te dwie rzeczy, no to też powinniśmy dostać to, co chcemy. No i właśnie tak, tutaj nie dajemy rady, no więc może tutaj się uda i próbujemy zrobić coś takiego, że wysyłamy taki request, więc tak, po sklejeniu tych dwóch rzeczy dostaniemy taką długaśną ścieżkę. Proszę mi wybaczyć, że ja to będę tak po kolei tłumaczył, ale wiem, że to może być pomocne dla osób, które jeszcze nigdy nie widziały, jak taka podatność działa. Więc to, co się staje, to serwer bierze sobie tą... Tak, tu się składa z dwóch zapytań. Bierzemy sobie tą ścieżkę, no i każda kropka powoduje wyjście poziom wyżej, aż dochodzimy do jakby ruta drzewa plików, no i po prostu potem odczytujemy te capa SWD, czyli doklejamy dalej tą ścieżkę. No i okazuje się, że bingo, to zadziałało. Dostajemy plik z hasłami z serwera. I tutaj jest kilka ciekawych rzeczy, które już od razu jako atakujący zauważamy. Mianowicie mamy dwie grupy użytkowników. Mamy użytkowników jakby, bo tak, pierwsze pole to będzie login, czyli nazwa użytkownika. Mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to są numerki, a druga grupa to są jakby takie imiona, nazwiska. I widać od razu, że ta druga grupa powstała wcześniej. To są prawdopodobnie użytkownicy, którzy byli stworzeni najpierw, dlatego że ich identyfikatory są mniejsze, są po kolei od 10 tysięcy w górę, a tutaj mamy jakby użytkowników, którzy zostali stworzeni później. Więc to jest, no, ciekawe w sumie. Na razie nic nam tu nie daje. Tacy użytkownicy, no, coś tam wiemy. Możemy spróbować, może zrobić jakiś phishing albo wykorzystać w jakimś ataku typu social engineering, ale generalnie na razie nic jeszcze nam to nie dało. No więc tak, jak już mówiłem wcześniej, będę wypisywał tutaj po kolei, co dostajemy. Mamy dane użytkowników bez haseł, możemy też w tym momencie przeczytać sobie na przykład konfigurację serwera, czyli jakieś pliki konfiguracyjne dostępne dla serwera aplikacji albo logi, ale to nas nie zadowala, tylko bardziej dubiemy w tym wszystkim. Na naszym schemacie widać aplikację webową, więc dostaliśmy te nazwy użytkowników, które nas aktualnie najbardziej interesują. No właśnie, więc chcielibyśmy się dowiedzieć trochę więcej i w tym celu dobrze by było wiedzieć, gdzie ta aplikacja żyje jakby na serwerze aplikacji, bo no, domyślamy się, że wiemy, że to jest CentOS na tym etapie już, bo sprawdziliśmy sobie plik tam etc, na przykład etc issue i tak dalej, więc wiemy, że to jest CentOS, ale nie możemy znaleźć jakby tego serwera aplikacji, więc wykorzystujemy taką sztuczkę, gdzie w Linuxie system plików proc jakby posiada katalog dla każdego procesu w systemie. I teraz w takim katalogu znajduje się kilka plików, które w szczególności jest taki plik environ, który opisuje zmienne środowiskowe każdego procesu. I teraz katalog self, czyli /proc/self, będzie katalogiem odpowiadającym procesowi, który odebrał, próbuje otworzyć ten dany plik. Czyli na przykład, jeżeli wyślemy taki request, to serwer aplikacji go zobaczy i zrobi tak, ok, to ja otwieram plik proc self environ i dostanie swoje własne środowisko, czyli my je jakby otrzymamy. No i tutaj dowiadujemy się z kolei znowu serii ciekawych rzeczy, czyli tak, wiemy już, gdzie żyje serwer aplikacji, co będzie dla nas bardzo ważne. Czyli wiemy, że on jest w USR local, mamy tą część ścieżki, której wcześniej nie znaliśmy, bo to jest nazwa jakby wnętrza tej aplikacji. Wiemy, że jest tam katalog Jakarta Tomcat. Mamy konfigurację WebXML, czyli ten plik WebXML danej aplikacji, który sobie możemy ściągnąć. Wiemy, że aplikacja, tutaj przynajmniej administrator dobrze zadziałał, bo aplikacja nie działa, serwer aplikacji nie działa jako root, tylko jest taki użytkownik nieuprzywilejowany. Wiemy też, jaka jest typ i wersja bazy danych. I na końcu dostajemy class path, czyli możemy sobie ściągnąć jakby cały jar tej aplikacji, więc gdyby przyszło co do czego, gdybyśmy nie mogli znaleźć żadnych innych podatności, to możemy poszukać w tym kodzie aplikacji jeszcze jakichś dodatkowych dróg wejścia. Tak.
No właśnie, więc skupiamy się na konfiguracji, bo konfiguracja Tomcata w szczególności daje nam jedną bardzo ważną rzecz. Daje nam plik Tomcat Users XML, który zawiera dane uwierzytelniające dla interfejsu web do zarządzania Tomcatem. No i tutaj mamy pierwszą dużą wygraną, bo okazuje się, że hasło administratora, czyli użytkownika admin, jest zapisane jakby w plain tekście zupełnie w tym pliku. Tutaj jest takim zakreślone elipsą. No i to jesteśmy już dość zadowoleni, bo teraz jeśli się okaże, że możemy jakoś do tego interfejsu Tomcata się dostać, no to będziemy, dużo zyskamy, będziemy mogli uruchomić swój własny kod na jakby na serwerze. Więc tak jak mamy, tak, w szczególności, no mamy tą konfigurację, w szczególności mamy to hasło administratora, już mamy też kod aplikacji, możemy go sobie obejrzeć, możemy go dalej badać. Mamy, tak, no na rysunku mamy jakby, mamy to samo, co wcześniej mówiłem, czyli na razie, dlaczego ja mam to, aha, no właśnie, no całe szczęście, jak to często bywa, znaczy całe szczęście dla nas, jako dla atakującego, to administrator nie zablokował możliwości dostępu do tego panelu, myśląc prawdopodobnie, że nie jest to żaden problem, no ale my już poznaliśmy to hasło, więc w tym momencie możemy się zalogować, jesteśmy administratorem Tomcata, co nam już daje całkiem dużo, możemy tą aplikację zatrzymać, restartować, możemy nawet zdeployować własną aplikację, co zaraz zrobimy. Mamy główną aplikację, którą tu widać, ma najwięcej sesji, ale też dodatkowo, tu jest zamazane, dowiadujemy się, że istnieje inna aplikacja na tym serwerze aplikacji, której nie wiedzieliśmy, która wygląda, znaczy nazwa nic nam nie mówi, więc jest duża szansa, że jest to jakaś aplikacja wewnętrzna albo API, które potencjalnie może być gorzej zabezpieczone albo w ogóle nigdy nie testowane przez nikogo, więc to też jest ciekawa rzecz. Tak. No, więc w tym momencie zyskaliśmy już kontrolę nad serwerem, serwerem aplikacji, czyli samym Tomcatem. Możemy uruchomić na przykład własny kod na Tomcacie i zaraz to też pokażę, że jak udało się nam to zrobić. Generalnie po prostu Metasploitem. Metasploit, nie wiem, czy Państwo na pewno znacie, to jest taki framework do... No, dla jakby ofensywnego security, ma dużo wbudowanych modułów, między innymi taki exploit Tomcat Manager Upload, który no exploitem to tak trochę szumnie się nazywa, tak naprawdę jest to moduł, który po prostu pakuje taką malutką aplikację, jar, var w zasadzie, uploaduje ją jakby jako poprzez manager i możemy uzyskać wykonanie kodu, możemy normalnie uzyskać dostęp do shella. Niestety payload bez, taki zwykły payload, który próbowaliśmy uruchomić, czyli to był albo reverse shell, albo bind shell, był blokowany przez firewalla, albo przez IPS-a, ale całe szczęście po prostu zwykły payload HTTPS, który korzystał z szyfrowania SSL, przeszedł bez problemu. No i mamy WinRAR w tym momencie. Niestety niewiele tu widać, ale generalnie na tym etapie, o tutaj, jest jakby, mamy dostęp do konsoli, po prostu jakbyśmy się zalogowali, mogli uruchamiać polecenie jako użytkownik Tomcata. No tutaj już widzimy, że administrator popełnił jeden kolejny błąd, mianowicie najprawdopodobniej nie ma żadnego lokalnego firewalla na tym systemie, no bo gdyby był jakikolwiek lokalny firewall, to nie powinni bylibyśmy móc ani wyjść i połączyć się z nami przez port, który wykorzystuje ten payload, ani nie powinniśmy móc zrobić bind shella i połączyć się z serwerem, więc kolejna taka rzecz, którą możemy sobie dodać do raportu. Tak. No więc w tym momencie mamy już możliwość wykonania kodu na serwerze aplikacji, czyli uprawnienia tego użytkownika Tomcat, które no jeszcze nie jest to, o co nam chodzi. Nie mamy jeszcze tego roota, ale no już doszliśmy całkiem daleko. Ja to tak opisuję właśnie po kolei, bo taką miałem ideę w tej prezentacji, żeby pokazać właśnie wszystkie kroki, które przechodzimy, żeby nie, bo zwykle w raportach z testów penetracyjnych dostajemy jakąś listę błędów, ale nigdy praktycznie nie ma jakby opisanej tej drogi, która jest przechodzona, żeby dojść tam, gdzie się doszło. Tak. Cofamy się troszkę i zauważamy, że administrator zostawił też otwarty port SSH. I to nam daje tyle, że tak, znamy nazwy użytkowników, stąd, z tego pierwszego kroku. Znamy hasło administratora Tomcata.
Więc może to hasło będzie pasować do jakichś innych kont na systemie. No i okazuje się, że tak istotnie jest. Tutaj używamy takiego narzędzia Hydra, które służy do jakby brute force'owania, w cudzysłowie nazwijmy to, loginów SSH, czyli podajemy mu listę haseł, czyli u nas jest to tylko jedno hasło w pliku passwords, podajemy listę loginów, którą znamy, bo ją wyciągnęliśmy w jednym z pierwszych kroków, no i on próbuje po prostu tego hasła, okazuje się, że dla dwóch kont to hasło pasuje. Czyli możemy się zalogować już na serwer za pomocą SSH, jako użytkownik taki jakby systemowy. Czyli w tym momencie mamy dostęp do powłoki dwóch użytkowników systemowych dodatkowo, oprócz jeszcze tego użytkownika Tomcata. Logujemy się, no i mamy, faktycznie działa. Jesteśmy zalogowani jako użytkownik, no ten zaczynający się literką T. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Uruchamiamy sobie sudo minus L. Sudo to jest takie polecenie, które umożliwia jakby przelogowanie się na innego użytkownika i wykonanie jakby określonego polecenia jako ten nowy użytkownik. I widzimy jedną rzecz, że ten użytkownik, który znaleźliśmy, wydaje się być jakiegoś rodzaju administratorem, bo ma możliwość na przykład zmiany swoich uprawnień na kilka innych kont różnych innych aplikacji, które co prawda one nie są zdeployowane jakby na tym serwerze, bo tutaj tylko jedna aplikacja działa, ale niewykluczone, że jakbyśmy na przykład poszukali jeszcze jego klucza prywatnego, do którego byśmy tu mieli dostęp i spróbowali zaatakować inne serwery, to moglibyśmy jeszcze bardziej przenieść się na inne hosty. Mamy też na przykład w szczególności dostęp do użytkownika Oracle'a, czyli do użytkownika bazy, na którym działa baza danych na tym serwerze. Tak, no więc znowu kolejne te dwie rzeczy dostajemy. No i jest już całkiem nieźle. Mieliśmy interfejs zarządzający Tomcata, potem spróbowaliśmy sobie zbruforsować SSH. W tym momencie mamy już powłok administratora aplikacji, gdzie mamy dostęp do powłok innych aplikacji i do Oracle'a. Brakuje nam jeszcze tylko tego roota. No ale całe szczęście, jako atakujący mamy dużo, możemy otworzyć ruch obfitości. I to na przykład po prostu tą listę skompilowałem po prostu CV details. To są tylko podatności typu Privilege Escalation za 2016 rok bez Androida. Na Androida jest jeszcze ich pewnie więcej drugie tyle. I jest tutaj taka jedna bardzo interesująca podatność, numer 5195, czyli krówka, Dirty Cow, bardzo znana i lubiana. To jest podatność, która umożliwia nam uzyskanie uprawnień roota za pomocą takiego mechanizmu wykorzystywanego w zarządzaniu pamięci, czyli copy on write. No więc to spróbujemy tego exploita zastosować. Mamy wersję jądra, która z naszej lektury wynika, że powinna być podatna. No i uruchamiamy go. On nas prosi o nowe hasło. Generalnie to działa tak, że tworzony jest nowy plik w pliku etc passwd na samym początku. To jest nowe konto, które będzie miało uprawnienia roota, bo są tutaj te dwa zera. I ono będzie miało hasło, które mu ustawiliśmy na początku, no i to oczywiście zadziałało i mamy w tym momencie uprawnienia użytkownika root, czyli już no w zasadzie więcej nie możemy tutaj ugrać. Uzyskaliśmy pełną kontrolę nad całym tym systemem. Tak. No i to jest cała droga, którą właśnie przeszliśmy. Od zwykłego użytkownika, który ma dostęp tylko do aplikacji web, aż do atakującego, aż do jakby powłoki roota, czyli no w zasadzie możemy zrobić z tym serwerem wszystko, co nam się podoba, zainstalować na nim rootkita. No, game over, albo koparkę bitcoinów, ktoś zasugerował. Tak. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo często, tak podsumowując, jak żyć i co dalej, bo wydaje się, że to wszystko, co pokazuję, jest takie trywialne, ale tak naprawdę większość atakujących to są oportuniści, tak? Oni nie będą atakować tych systemów, które są najlepiej ufortyfikowane, tylko właśnie tych, które są najsłabiej zabezpieczone. I ja chciałbym, żeby jakby chciałbym promować takie podejście, gdzie drobne kroki, typu właśnie dlatego, że tak naprawdę w Tomcacie nie atakujący nie musiał wcale uzyskać tego hasła administratora, bo w pliku konfiguracyjnym Tomcata nie musimy mieć haseł w plaintekście. Możemy mieć tam hasła zahaszowane, możemy tam mieć hasze, tak? Tylko, że nikt tego nie robi.
bo to jest bardzo jakby mało znana, no mało znana wiedza, ona jest udokumentowana, ale jakby mało osób o tym wie, że to w ogóle, że tak w ogóle można. I to są takie małe kroki, coś trochę jak w filozofii Kaizen, prawda? Nie wiem, czy państwo kojarzycie, że jakby drobnymi kroczkami, które kosztują nas nic albo bardzo niewiele, możemy poprawić, dążyć do właśnie tej doskonałości. No i właśnie ja chciałbym na tych przykładach, które tu pokazałem, pokazać, że to naprawdę są często proste rzeczy, które możemy zrobić. Zainstalować firewall lokalny, wyłączyć interfejs administracyjny i tak dalej. Też tutaj są przydatne różne checklisty, które możemy stosować, na przykład ASVS, gdzie jakby tak audytowo trochę tutaj podsumowałem na końcu, każdy punkcik to jest jakby rzecz, którą gdybyśmy przeszli przez tą checklistę, jakby sobie odhaczyli, no to byśmy uniknęli tych wszystkich problemów, tak? Dlatego ja to ASVS polecam, ono zostało ostatnio przetłumaczone na polski i wielokrotnie je stosowałem i ono właśnie, ono jest bardzo, bardzo solidne moim zdaniem w tym sensie, tak. Trochę szybciej mi poszło niż... Tak więc ja znalazłem kłębek. Dziękuję za uwagę. Trochę szybciej mi poszło niż myślałem, ale może będzie czas na pytania dzięki temu. Dziękuję.